Witajcie moi drodzy, kolejny dzień w Holandii. Jestem dziś w miejscowości Poldijk i tutaj będę mieszkać przez najbliższe 2 miesiące, prawdopodobnie, jeżeli mnie stąd nigdzie nie przeniosą. I znajduję się w miejscowości, gdzie jest pełno szklarni, co chyba najlepiej widać tutaj za mną. A później pokażę Wam mieszkanie, jak wrócę do domu, ponieważ teraz idę do miasta, do centrum na zakupy z moją koleżanką i tutaj właśnie mieszkamy, a nasz dom znajduje się tak naprawdę tam. Więc właśnie idziemy do centrum i w tym centrum kupimy sobie rzeczy, musimy sobie kupić różne koce, poduszki i takie tam inne rzeczy, ponieważ niestety w pracy w naszych pokojach tego nie było, ale to dobrze, przynajmniej mamy swoje, wiemy, że to jest świeże, że nikt pod tym nie spał i tak. Dalej robiliśmy zakupy jeszcze wczoraj. Inne. No i co? W ogóle jest tutaj pełno rowerzystów i jeżeli ktoś idzie, to musi się po prostu lepiej odsunąć, no bo jeżdżą tu i rowery, i skutery, i to wszystko tak naprawdę jeździ cały czas tutaj po chodniku, więc musimy się odsuwać. O, na przykład tutaj teraz widać nawet za mną, tutaj nawet jedzie pani na rowerze, więc wszystko trzeba dopilnować bardzo dobrze. Ale ogólnie podoba mi się w tym mieście, jest naprawdę ładnie. Zaraz tutaj pokażę Wam jeszcze kwiaty, jakie rosną nieopodal mojego domu. Tutaj natomiast posadzone są pelargonie. O, tu jest Kasia, cześć Kasia. I sobie idziemy do sklepu. Tutaj mamy pełno firm różnych zajmujących się kwiatami. Tak to wygląda. No i idziemy sobie dalej. Właśnie dochodzimy do centrum Poldijku i tutaj na pierwszy rzut oka tak naprawdę, mamy kościół i dalej mamy centrum, dalej mamy sklepy, dalej mamy różnego rodzaju restauracje, chociaż to jest tak naprawdę bardzo małe miasteczko, ale zobaczcie te piękne kamienice, które są na przykład tutaj. Tutaj po tej stronie mamy na przykład bloki, takie też nie za duże, malutkie, też nie psują klimatu tego miasta i naprawdę fajnie tutaj wszystko to wygląda. Zaraz pokażę Wam dalej. Wchodzimy jeszcze bliżej centrum. No i mamy tutaj też różne ładne budynki, wszystko ładnie wygląda, całkiem inaczej niż u nas, ale to jest chyba oczywiste. Zaraz Wam pokażę, gdzie jest sklep, gdzie możecie sobie iść na zakupy, jeżeli byście tutaj byli gdzieś w okolicy. Jesteśmy w centrum miasta, w dalszym ciągu, idziemy teraz do sklepu pod nazwą Action, tam są różne, właśnie ten sklep znajduje się dokładnie tutaj. I idziemy sobie kupić różne rzeczy, właśnie typu koce, poduszki i tak dalej. No i zobaczymy, pokażę Wam, co jest tam ciekawego. W Poldijku jest też polski sklep pod nazwą Orzełek. Kolejny dzień właśnie dobiegł końca. Robiłem to, co mogliście zobaczyć, a prawdopodobnie jutro pokażę Wam, co działo się jeszcze, bo to nie wszystko z dzisiejszego dnia. Byliśmy między innymi nad morzem, no i trochę sprzątaliśmy, no ale tego Wam już nie pokażę. Więc dziękuję za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co jeszcze Wam powiem, jestem trochę zdenerwowany, ponieważ jutro również mamy wolne i prawdopodobnie zaczniemy pracę dopiero od przyszłego tygodnia.
ale to dobrze, ogarniemy trochę dom, ogarniemy trochę wokół domu i wszystko, mam nadzieję, że się uda. Dziękuję, zapraszam do subskrypcji kanału i do oglądania moich poprzednich filmów.